tylko nie porysnę. Próbuję. Dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. Menago. Spotkamy księży z żonami na legalu. Ten vlog wam pokaże, co będzie się działo. Bo my sami do końca nie wiemy. Ale jedziemy do Ukraińców drugi raz. Raz byłem tam już, kiedy mnie zaprosili w pandemii. Nie wiedzieliśmy, że tam jechać. To było już grubo. No i teraz znowu nas zaproszono, kiedy jest jeszcze bardziej grubo. Także jak jest ryzyko, to będzie ogień. Także czekamy i zobaczymy. No, ale czekają na nas i się bardzo cieszą, że przyjeżdżamy. Halo? Kto ma paszport, rączka w górę? Mamy zgody rodziców? Nie, nie. Obojga? Mam dzwonić? Próbujaj mnie. I tajemnica, tak? Wchodzimy tu, gdzie nie powinniśmy wejść. Mamy cię. Ale na się i drugiego też. O, jest i ta. Zadziora. Ładuję ten moc, baterię. Ładuję Ducha Świętego sobie. Proszę. Paszporcik, proszę. Z listem, a ty wydałaś? Wojtuś, przyjedziemy. To jest właśnie Wojtek. Dlatego bierzemy go na wyjazd. Wpuszczą nas czy nie wpuszczą? 50 na 50. Wojtek ewentualnie zostawimy go tutaj jako zakładnika. No i Wojtuś poczarował, pomrugał, pobiegał, pomachał, no i przyjechaliśmy przez granicę. Tak wiedziałem, że tak będzie. No. Dałam Marcinowi, jak byliśmy na posłudze w Berlinie i do Marcina podeszła jedna kobieta właśnie z Ukrainy po modlitwie i powiedziała: Marcin, przyjedźcie do nas, nie zostawiajcie nas w tym czasie. No i mnie to tak niesamowicie urzekło, nie? I bardzo to rozczuliło moje serce. Mnie bardzo poruszyło to, jak byliśmy w Stanach i siedzieliśmy, pamiętasz, na wykładzie i ktoś mówił wtedy o ofierze, o takim życiu poświęconym dla Boga. I wtedy ja dostałem chyba 2 dni wcześniej zaproszenie, czy 3 dni wcześniej, żeby pojechać na Ukrainę. Wiedzieliśmy, że jest grubo, że jest mega niebezpiecznie. I pamiętam, jak puknęłaś mi łokciem i powiedziałaś: Marcin, ale jak tam pojedziesz, to proszę cię, weź nas ze sobą. I wtedy to ja byłem taki strzelony, bo widziałem twój wzrok i że mówisz na poważnie i że nieważne jak będzie ciężko. No, takie było naprawdę... Gotowość do złożenia ofiary z siebie i to myślę, że jest mega piękne, także... No, także jedziemy. Paweł Jan, Paweł II. Dobrze, ale powiedzcie, że dojechaliśmy. Dojechaliśmy i zobaczymy, że nas puszczą. Bo to jeszcze nie jest takie pewne. Wojny, kryzy, Martin i jego друзі nie pobojali się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A to wy rozumiecie. Kto z was dzisiaj przyjechał tutaj, czy jesteście tutaj z oczekiwaniem w sercu? I kto z was przyjechał tutaj i jest oczekiwaniem w sercu? Co Pan Jezus coś zrobi? Co on coś zrobi? Czegoś dokona? Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Proszę, zapraszam.
że od rana dobrze będzie, żebyśmy też pytali Pana Boga, kogo mamy wziąć później, wyciągnąć, gdyby nam się ktoś podświetlił. Bo myślę, że będzie taka przestrzeń. Jak będziemy pytać, to będziemy do wieczora mieli. No, wiedziałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Do kościółka, na liturgię taką nową, piękną, grekokatolicką. Blisko. Jechaliście tu. Nie. Fajnie, piękna była. Mówiłem, że wiele razy się będziemy żegnać. Tak, tak było. I kłaniać. Na razie mieliśmy dwa nauczania, nie? Do obiadu. Pierwsze o tożsamości w Chrystusie, drugie o autorytecie, który wynika z tożsamości. Tak było. Wojtek się podzielił też swoim świadectwem o miłości Pana Boga. Taki miałeś plan? Nie, plan się zmienia nieustannie. Plan jest ciągle inny, ciągle się zmienia, ale to jest najfajniejsze chyba na tych wyjazdach, że jak Pan Bóg mówi, to zmieniamy wszystko, co mieliśmy w notatkach. Także ciekawi jesteśmy sami, co przed nami. Co? No jest takie proste, zjeść arbuza. Dobra, brawo, 20, niesamowite. I tyle. Jedna dosiadła? Załatwiliśmy wam 10. Także powiedzcie, Panie Jezu Chryste. Powtórzę, tak. Gospodzie Jezusa Chryste. Niech w imieniu Jezusa Chrystusa. Niechaj w imię Jezusa Chrysta. Niechaj w imię Jezusa Chrysta. Przyjdzie pełne uzdrowienie. Przyjdzie pełne zcielenie. Przyjdzie pełne zcielenie. Do każdego chorego miejsca. A poza tym, jak zaczęliśmy się spotykać? A przed tym, jak mamy zustrzyjcie się? I planowaliśmy taki nasz, wiecie, wspólny pierwszy wyjazd. I kiedy planowaliśmy nasz taki pierwszy wizyt, wspólny wyjazd, to przyjechaliśmy do Lwowa. To my przyjechaliśmy do Lwowa. Halo, gniazdo polskie, gniazdo polskie, gniazdo. Zwiniec zwycięstwa. Zwiniec zwycięstwa. A ty? I'm gonna preach. Więc zupełnie się czy nas słychać? No ja chodzi o to, że nas dobry człowiek. Więc spróbujmy już. W sytuacji, w jakiej nie jesteśmy normalnie i
z ludźmi, z którymi jesteśmy normalnie. No, więc modliliśmy się za walczących, modliliśmy się za osoby, które były tutaj. No i Pan Bóg działał, dotykał wielu. Także... Niech się chwała Boża dalej rozlewa. Na całą Ukrainę. Z zachodu po wschód. Jak się mówi na Ukrainie? Amin! Amin. Amin. Amin? Amin. Zjedliśmy pyszne racuszki, które załatwiła nam Irmina Śliwińska. Chodziła i sępiła po stolikach. Tak było. Nieustannie się modlicie. Ulicę wyprawną. To płynie z waszego życia. To wypływa z waszego życia. Amen. 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 Ale nie będę tego było za bana, to ja tylko spróbuję. Tak nauczam, nie mogę. Modliłem się za nią i razem z Panem Bogiem staraliśmy się dotrzeć do jej serca. Ja modlił się i my z was do Bogiem razem starali się. I w imię Jezusa Chrystusa niech te nogi będą w pełni sprawne, w pełni ustrojone. Błogosławimy ją. W imię Jezusa. Wtedy jak się modliliśmy, to była taka różnica, nie? Tutaj. Tak. Nie wiem, czy tu widać. Nie? Teraz... Teraz to są praktycznie już równiutkie. Znaczy to, bo to cały bok był, cały... Tak, okay. I teraz... No, to możesz na chwilkę opuścić te nogi. Opuść nogi. Czyli kiedy te ręce były wyciągnięte, to wcześniej ta ręka była... Czyli cały bok ten kręgosłup pociągnął. A teraz są równe. Czyli i ręce są równe. Tak. I nogi. Mhm. Okej. Okay. Tak, tu jest dosłownie pół centymetra. Ewentualnie różnicy to było tak ze 3. Więc pomodlimy się, żeby Pan to pobłogosławił. Jest lepiej. Dasz tam znać też, jak się zobaczy, będzie koniec tej kolekcji, czy Arystowi. Jak to wszystko, myślę, że widzieliśmy, co się działo na tej modlitwie. Tak. Więc myślę, że Pan to zrobi. Masz małą tą, jesteśmy. Że się plumkam. We Lwowie jesteśmy, także mamy piękne widoki, piękne miasto. Jesteśmy w szoku, że jest tak dużo ludzi na ulicy, nie? Mieliśmy wczoraj piękny wieczór na modlitwie o uzdrowienie. Znaczy w ogóle na wieczorze uwielbienia bardziej chyba, nie? Niż na modlitwie o uzdrowienie. I Pan Bóg nam pokazywał bardzo konkretnie osoby, za które mamy się modlić. I mega było to, jak precyzyjne rzeczy mówiliśmy do ich życia. Dzisiaj też Wojtkowi jeden mężczyzna powiedział: powiedziałeś słowo w słowo wszystko, co mówiłem wczoraj do Boga. Też ludzie płakali, kiedy słyszeli te konkrety, które mówiliśmy do ich życia. Okazywało się, że to jest część tego, co akurat przechodzą, przeżywają. Także taką posługę proroczą bardzo mocno mieliśmy. A przed chwilą modliliśmy się za panią, która miała 3 cm krótszą kończynę po wypadku z kręgosłupem. I dłoń też jedna z drugą były krótsze. Tak, to jest dłoń. Przez ten kręgosłup, więc widzieliśmy, jak na naszych oczach noga rosła, wyrównywała się. I jak po modlitwie też te dłonie były równe, także no Bóg zrobił coś pięknego dla tej kobiety. No więc jesteśmy bardzo wdzięczni. Ukraińcy są bardzo wdzięczni, że przyjechaliśmy, poruszeni tym, że odważyliśmy się przyjechać. No więc
Chwała Bogu za to wszystko. Sława Bogu. Hello. Hello from Ukraine. Yes. Okay. Very ładne. Dan 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 dan. Все różnych tabasco. Panie. Peter Salary. Smell good. To jest już flor z gumijagód. Z gumijagód. Już te ciężkie. Zamówiliśmy 3 razy sok z gumijagód. Także smacznego. No właśnie za chwilę zobaczycie tutaj trofea ukraińskie, zniszczone rosyjskie czołgi i sprzęty. Masz tą wódkę? Ja tam nie klipałem, pośmiechałem. Musimy się zrobić tutaj. Sfotografujcie nas na telefon. Już. Ale było we Lwowie, było super, nie, chłopaki? Nie bardzo. Jak to? Było, było. Było super. Uważam, że nie było super. Że było najsuper. Uważam, że było wyjątkowo jak nigdy. A, nie widzą nas. Widzą. Masz jakąś kartę, Marcin? Zaraz dam. Jedziemy do domu, do Polski. Także jeszcze przed nami granica. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do Polski, do domu. Nie wiesz, kogo ja wziąłem na posługę. Czekamy na granicy, nie? Tak, tam jest kolejka, mogę się zobaczyć. Tam za Wojtusiu. Jak się czeka? W dobrym towarzystwie. Przez chwilę zjedliśmy czekoladki, wszystkie, które dostaliśmy. Przegryzamy po kabanoskami, także... Brzmi jak problemy żołądkowe. Pozdrawiam z samochodu naszego z chwałobusa. 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 No i czekamy już chyba drugą albo trzecią godzinę na... aż nas puszczą do Polski, więc sobie troszkę tutaj... No i właśnie się zorientowaliśmy, że równo 28 sierpnia, tylko rok temu, wymyśliliśmy nazwę Chwała Mu. A 28 sierpnia tego roku mamy już Chwała Mu na Atlas-arenie, także... Tak, takie to nasze odkrycie. Zwanialiśmy się pół serio, pół żartem, powstała nazwa Chwała Mu. Tak, zastanawialiśmy się, jak to pisać, o co tu chodzi. No, a dowód tego mamy zdjęcie. Kto by pomyślał, że rok później będziemy mieli już wydarzenie. Już będziemy po nagraniach na YouTubie i już będziemy na pierwszym wydarzeniu na żywo. No bo jak wymyśleliśmy tą nazwę, to z myślą o serii na kanał. Tak, tam nikt nie myślał jeszcze o tym, że będziemy cokolwiek robić na serio. Że to się w ogóle przyjmie, że coś tam zadziała. Także jesteśmy po nowym odkryciu i no ciekawe to wszystko. Zaskoczeni tym, jak pan to wymyślił. No, na pewno nie my. Pokaż. Na granicy. Pozdrawiam. Brawo my. I do Polski? Uwaga. Do Wadowic wróć. Jedziemy już długo. Ale dojeżdżamy już zaraz do Warszawki, do stolicy Polski. Jesteśmy po nocy nieprzespanej. Ja spałem akurat troszkę, jak widzieliście, drodzy Państwo. Tym oto miłym akcentem, tworzeniem roztworu witaminowego, żegnamy Was w tym zacnym vlogu, który właśnie się kończy. Było Wam bardzo miło, że byliście z nami na Ukrainie.
Był z nami Marcin Śliwiński, Wojtek Skalski i Rujna Śliwińska i Zieliński Marcin. Pozdrawiam. Dzieczki. Pa.